Witam Was. Chciałem pokazać, co dzisiaj zrobiliśmy. Piękna rolka, 4 godziny pracy. I chciałem jeszcze opowiedzieć o systemie nawadniania, jaki wykonaliśmy u klienta. A więc tak, w garażu mamy sterownik, jest już zaprogramowany. Widać, jaka firma. Będzie jeszcze moduł Wi-Fi. I kilka słów o systemie nawadniania. Oczywiście mamy tutaj zasilanie z sieci domowej, z wodą, ale również, a może i przede wszystkim, mamy zasilanie systemu nawadniania ze zbiornika, do którego trafia cała deszczówka z dachu. W tym miejscu jest skrzynka z elektrozaworami. I pokrótce opowiem, co tutaj mamy. Ta niebieska rurka to jest woda ze zbiornika z deszczówką. W zbiorniku z deszczówką mamy pompę, którą zaraz też pokażę. Więc tutaj dopływa nam woda deszczowa. Jeżeli deszcz nie pada, to w zbiorniku cały czas i tak jest uzupełniana woda, gdyż mamy taki system automatycznego dopełniania wodą z domu. Czyli deszcz nie pada, pompa musi mieć cały czas wodę, więc dolewamy do zbiornika wodę z domu. Jeżeli byśmy mieli, nie wiem, awarię pompy albo jakiś inny przypadek i chcielibyśmy system zasilić bezpośrednio z domu, też jest to możliwe dzięki temu zaworowi. On jest teraz zamknięty, ale gdy go otworzę, na wszystkie sekcje możemy puścić wodę bezpośrednio z sieci. Ta puszeczka odpowiada właśnie za napełnianie zbiornika, gdy nie ma deszczówki. Czyli dopełniamy zbiornik wodą z domu. Jest tam sygnalizator pływakowy. Może chodźmy, to pokażemy. W zbiorniku jest sygnalizator pływakowy, czyli tak zwana gruszka. Jest ona zamontowana tuż nad dnem. I może zaprezentuję, jak działa ten system. Podniosę sobie pływak. Podnosząc go, jakby stymuluje ubytek wody w zbiorniku retencyjnym. Tu widać tą gruszkę. W momencie, kiedy ona opadnie, czyli jakby nie ma wody w zbiorniku, tutaj widać, tą czarną rurą automatycznie otworzył się elektrozawór i dopełniamy zbiornik retencyjny. Gdy zostanie on dopełniony, gruszka podnosi się i w ciągu 5 sekund teraz przestanie lecieć woda. O, właśnie się zatrzymała. Tak działa ten system dopełniania zbiornika. Ta niebieska rurka, tu jest pompa, no nie będę jej podnosił, bo już nie chcę tego rozkręcać. Jak widać, kabel od pompy mamy w takim dużym peszlu, specjalnie jest taki duży, żeby kabel można było całkowicie wyciągnąć, a jest on doprowadzony do tej małej skrzynki. Tutaj widać, jest ten kabel od pompy związany, bo on jest dosyć długi. Tutaj mamy podłączenie do sieci elektrycznej. No i tu jeszcze tutaj mamy takie rzeczy jak złączka do kompresora, żeby system przedmuchać. Mamy manometr, żeby zobaczyć ciśnienie. Mamy filtr, bo to jest woda deszczowa, no może być jakaś zawiesina, żeby wyczyścić. I mamy też zawór odcinający. Tak możemy odciąć pompę, a w tamtej drugiej skrzynce z elektrozaworami otworzyć drugi zawór i wtedy jakby działamy bez pompy, tylko z sieci wodociągowej. Wróćmy do dużej skrzynki. A tu jest jeszcze dosyć fajnie. O, ten dekielek wypełniliśmy również trawą z rolki. Teraz to zamknę. Proszę bardzo. Ten system składa się z trzech sekcji. Mamy jedną sekcję zraszaczową, drugą sekcję zraszaczową oraz tutaj jest sekcja na linię kroplującą. Tu jest reduktor ciśnienia. A tutaj jest elektrozawór, który odpowiada właśnie za dopełnianie zbiornika retencyjnego. Jest to powiązane z sygnalizatorem pływakowym. Tak jak mówiłem, ta puszeczka zarządza otwieraniem tego elektrozaworu, gdy nie mamy wody deszczowej w zbiorniku. Ok, to możemy zamknąć.
Okej, mam nadzieję, że podoba Wam się nasza praca. Będą kolejne filmiki, zapraszam. Na razie.